Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym studiu witamy szefa lokalnej partii Prawa i Sprawiedliwości, pana Jana Rusa. Nie wiem jak powiedzieć, ale przyszłego starostę Polsawieckiego. Dzień dobry Państwu. No w tej chwili jeszcze nie można tak powiedzieć. Niech Pan nie będzie skromny. Nie mogę powiedzieć inaczej, dlatego że hipotezę w zasadzie to Pan wyciągnął. Natomiast nie ukrywam, że takie rozważania w Prawie i Sprawiedliwości są. To Pan jest pomysłodawcą tej sensacyjnej koalicji? Myślę, że tej sensacyjnej koalicji pomysłodawcą jesteśmy wszyscy. Wszyscy to znaczy? Wszyscy, którzy weszli w układ tej koalicji, czyli te osoby, które zawarły i podpisały. Proszę Pana, czy musiał mieć Pan zgodę władz narzędnych Prawa i Sprawiedliwości na tą koalicję? Prawo i Sprawiedliwość oczywiście każdą koalicję kontroluje, żeby była zgodna z programem, ale daje bardzo dużo swobody i możliwości do zawierania koalicji i jak gdyby nie zabrania koalicji z żadnym ugrupowaniem, jeżeli tylko jest możliwość pracy dla człowieka, dla społeczeństwa. Nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Czy musiał Pan mieć zgodę? W poprzednich naszych rozmowach koalicyjnych taką zgodę musiałem uzyskiwać. Natomiast tu informowałem o prowadzonych rozmowach. Czyli nie musiał Pan mieć zgody? Nie musiałem mieć do końca zgody. Proszę Pana, no bo to jest taka koalicja trochę, przynajmniej częściowo, z Platformą Obywatelską. Czy ja dobrze to rozumiem? Podchodziliśmy do rozmowy koalicyjnych, do tej rozmowy koalicyjnej. Nie, że rozmawiamy z przeciwnikiem politycznym, jak to jest w tej chwili w kraju interpretowane, ale że podchodzimy w sprawie, czyli dla realizacji zadań, które są niezbędne społeczeństwu. Czyli rozumiem, że tutaj w powiecie nie ma Pan przeciwników politycznych? Wszędzie są przeciwnicy polityczni, bo każdy, kto myśli inaczej, staje się w pewnym sensie przeciwnikiem, ale ma do tego prawo. Jasne. Ta koalicja jest bardzo szeroka. Jest poza, powiedzmy sobie, Platformą Samorządową Powiatu Bolesławieckiego jeszcze dwie inne osoby, które reprezentują jak gdyby trochę inne opcje. Jak to jest możliwe, żeby utrzymać taką koalicję? Ja myślę, że w słabości jest moc. W słabości jest moc? W słabości jest moc, tak. Niech Pan to rozwinie. Już rozwijam. Skoro jest to koalicja, która jest koalicją graniczną, czyli jest to 11 osób, czyli minimum, aby taka koalicja działała, to te osoby muszą się porozumiewać ze sobą do końca. No tak, ale czyli jakby wszystkie jak gdyby rozważane decyzje, wszystkie sprawy muszą być w pełni uzgodnione i musimy uzyskiwać zawsze konsensus, bo inaczej nie będzie sensu współpracy. Jasne, to jak koalicja działa, to ja rozumiem, ale jakby na przykład jedna osoba, no nie wiem, przeszła, czy chciała odejść z tej koalicji, to co wtedy? No to co zawsze, nie? Nie będzie już wtedy większości. Ale możecie, będziecie działać? No nie wiadomo, nie? Znaczy, jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy działać. Wiemy, jak działają mniejszości, czyli jest trudna praca, bardzo trudna praca. Jeżeli się nie uda zbudować większości, to będzie, no wręcz uważam, praca prawie niemożliwa. Nie? Pan jest szefem lokalnego Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Mówi się tak, że działalność, chociażby tutaj w powiecie, uzależniona może być od władz naczelnych waszej partii. Czy tak pan to widzi? Ja nie widzę tego tak. Zwłaszcza, że to, co powiedziałem wcześniej, w Prawie i Sprawiedliwości nie ma jakiegoś takiego reżimu działania. Owszem, jeżeli byśmy się sprzeniewierzyli ideom. Co to znaczy sprzeniewierzyli? No, czyli akurat programowo działali przeciwnie, nie? Mhm. Czyli wiadomo, jakim jesteśmy ugrupowaniem, jaki jest nasz kierunek działań, no to wtedy mogłyby być rozmowy w sensie wykluczenia jednego, drugiego czy trzeciego członka z Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem. Prawdopodobnie zostanie pan starostą bolesławieckim. Jakie pan przygotował rewolucyjne zmiany? Nie spodziewajmy się rewolucyjnych zmian, gdyby do tego doszło. Ja uważam, że trzeba przede wszystkim dokładnie poznać pracę, przyjrzeć się, gdzie można ją poprawić i nie niszczyć, a przede wszystkim poprawić i budować. Jak byłem na waszej konwencji, byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości i senator, pan Ślusarz akurat, to mówiono, że samorząd, że w ogóle samorząd w Polsce działa źle. W związku z tym zrozumiałem to, że no, jak dojdziecie do władzy, a doszliście,
w tym przypadku, no to będziecie chcieli zrobić coś takiego bardzo rewolucyjnego, już jeszcze raz powtórzę to słowo. To te słowa, jeżeli dotyczą źle, trzeba rozumieć tak, że jest dużo do zrobienia, dużo do poprawienia, a szczególnie sprawa polega na tym, że są bardzo duże potrzeby i to szczególnie w powiecie bolesławieckim. W tej koalicji nie ma, nazwijmy to kolokwialnie, ludzi prezydenta. Jak pan chce pozyskać na przykład pieniądze od miasta na remont dróg, na remont szpitala, na tego typu rzeczy? Ja ogromnie liczę na mądrość pana prezydenta i że uda się współpracować i nie tylko z panem prezydentem, ale ze wszystkimi samorządami powiatu bolesławieckiego. Czas, żebyśmy my wszyscy, szczególnie politycy, zrozumieli, że my możemy mieć różne poglądy, ścierać się w okresie wyborczym, ale jeżeli chodzi o działanie, to najważniejszy powinien być mieszkaniec. Czyli tutaj, bo pan mówił w pierwszym swoim wystąpieniu po podpisaniu tego porozumienia, że pan chce służyć mieszkańcom. Nie bardzo wiem, na czym ta służebność ma polegać. Właśnie, służebność, niesłużalczość. Tak. To znaczy, że każdy, kto przychodzi do starostwa, ma być obsłużony najlepiej jak tylko może, z życzliwością, z pomocą, szczególnie chodzi o pomoc osobom starszym, które nie zawsze potrafią się odnaleźć, trzeba im pomóc. A nawet takiemu petentowi, który nie bardzo wie, gdzie i w jaki sposób sprawę załatwić, to trzeba mu po prostu pomóc. Zwróćmy uwagę na takie rzeczy, że w tej chwili w handlu już się tak zmieniło, że jak pan wchodzi do sklepu, to się panem interesują. Tak? W jaki sposób pan ma skorzystać z tego sklepu? Marzyłoby mi się, żeby każdy, kto wychodzi ze starostwa, w momencie, kiedy był obsługiwany, to powiedziałby, że obsługa jest bardzo dobra. Niezależnie, czy uzyskał pozytywne swoje rozwiązanie swojej sprawy, czy też negatywne. Jest pan wieloletnim radnym powiatowym. Aktywnym radnym powiatowym, z tego co się dowiedziałem, był pan chyba drugim, który składa najwięcej interpelacji. No to widział pan, jak starostwo powiatowe pracuje. Nie miał pan wpływu na to, żeby poprawić jego pracę? To znaczy, po to były interpelacje, by odpowiedzi na interpelacje wyjaśniały, czy to, co jest wątpliwe, to, co zgłaszają mieszkańcy, z jakimi problemami przychodzili do Biura Prawa i Sprawiedliwości, udało się w jakimś stopniu rozwiązać i chociażby podsunąć obecnemu działającemu staroście czy zarządowi, żeby te sprawy też były poruszone. Jak wiadomo, tych interpelacji było sporo i tu może pan zobaczyć, że interpelacje nie były polityczne, a były dla ludzi. Czyli rozumiem to w ten sposób, że pan uważa, że urząd powiatowy działa dobrze, ale pan chce, żeby działo jeszcze lepiej, tak? Znaczy dobrze w tych zakresach, o które nie pytałem. Aha. A w tych zakresach, o które pytałem, w niektórych mam pewne wątpliwości i trzeba się po prostu im przyjrzeć, ale to nie znaczy, że się nie okaże, że one były dobrze zrobione. Ja muszę po prostu to rozeznać. Proszę pana, jaki taki jeden z priorytetowych zadań, jakie pan chce na początku tutaj wykonać? Ale to chyba jest takie wiadoma rzecz. Chodzi o szpital. My tu mamy szpital i szpital jest pierwszym priorytetem. Nie? Mamy też drugie takie założenie, które chcielibyśmy zrealizować, żeby skończył się problem z dojazdami. Z dojazdami? Tak, z dojazdami do szkół, do pracy, bo przecież w tej chwili młodzież, która dojeżdża na terenie miasta, ma autobusy bezpłatne, ale do niedawna te autobusy jeździły do okolicznych wiosek i też ta młodzież dojeżdżała. Teraz jest pewien problem. Wiemy, że PKS nie zawsze sobie daje radę ze względu na problemy kadrowe. Trzeba się temu problemowi przyjrzeć. Proszę pana, szpital jest priorytetem. Nie widziałem pana, żeby pan tam walił młotem i rozbijał mur oddziału zakaźnego, ale zadanie, które jest otwarte, przewidywane jest na 5 lat. To strasznie długi okres czasu. Bo to jest bardzo duży koszt tej budowy. Nie? Czy pan ma jakieś możliwości, może od ekipy rządzącej otrzymać jakieś pieniądze na tego typu? Ja w swoim programie pisałem, że wszystko, co będziemy robić, będziemy wspierać o programy rządowe. Mhm. Są pewne programy rządowe i z nich na pewno będziemy starali się wykorzystać jak największą ilość pieniędzy. No i wszystkie prace, które będziemy prowadzili, będą oparte o pozyskiwanie pieniędzy na cele, które chcemy zrealizować. Z tego, co wiem, wicestarostą ma być Karol Stasik, który był starostą. Tak.
jak może się układać współpraca, no bo jak gdyby będąc starostą no zarządzał całą starostą, a teraz pan będzie zarządzał, więc tu jest jakiś pewien konflikt jednak interesów, mi się ja wydaje. Powiem, że nie do końca, dlatego że pomimo różnic naszych dotyczących właśnie polityki i naszego podejścia do sprawy ze względów programu politycznego, to w wielu miejscach się zgadzaliśmy. Ja wspomnę tutaj świętej pamięci pana Dariusza Kwaśniewskiego, byłego starostę, z którym prowadziliśmy różne dyskusje i bardzo trudne dyskusje na temat oświaty bolesławieckiej, tej ponadgimnazjalnej, ale trzeba przyznać, że ta oświata jest zbudowana na bardzo dobrej strukturze i możemy tylko starać się, żeby utrzymać ten trend. I już wówczas była taka sytuacja, że programowo różniliśmy się, ale w samorządzie, jeszcze raz powtarzam, nie używaliśmy polityki do walki ze sobą, a jedynie z sytuacji takich, które są związane z potrzebami społecznymi. Czy zmieni pan system zarządzania powiatem, czy też... Najpierw się przyjrzę... Czy jakiś audyt pan będzie robił, tak? Najpierw się przyjrzę temu systemowi i we wszystkich miejscach, które jest to funkcjonalne, które jest dobre, jest dobrze zbudowane, nie będziemy robić żadnych rewolucji. I żadne też rewolucje nie nastąpią zaraz po wejściu nowego starosty z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będą, to będą systemowe, systematyczne, z biegiem czasu i wynikające z potrzeb. Proszę pana, nowy zarząd starostwa nie będzie miał etatowego członka zarządu, słyszałem. Uważamy przez ostatnie moje dwie kadencje, ta będzie kadencją moją w sumie czwartą, bo przez trzy kadencje byłem radnym, a jest czwarta kadencja. Uważaliśmy, że etatowy członek zarządu jest zbędny. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale etatowy członek zarządu, którym został pan Dariusz Kwaśniewski na początku, ta funkcja została utworzona, aby pan Dariusz Kwaśniewski zajmował się projektami. Projektami do Unii Europejskiej, tak. Więc można było to motywować. Zarabiał na siebie, powiedzmy, tak? No, teoretycznie, tak. Natomiast w tej chwili się trzymało tą funkcję z racji politycznej bardziej niż efektywnej i potrzeby i uważamy, że to będą znaczne oszczędności, a przecież pieniędzy potrzeba. Jest remontowana szkoła na potrzeby szkoły specjalnej. Zaczynaliśmy od kwoty niezbyt dużej, bo niecałych 2 milionów, teraz już przekracza 5. No świadczy to o to, że tych pieniążków potrzeba, tak? Jak dodamy do tego szpital, jak dodamy do tego inne potrzeby, chociażby w drogach, to widać, że trzeba oszczędzać tam, gdzie jest to możliwe. No a tym bardziej nie wydawać tam, gdzie jest to niepotrzebne. Proszę pana... Jak był etatowy członek zarządu, no to SLD było w koalicji tam, tak, powiedzmy, właśnie z panem Stasikiem, nie? Tak. I teraz pan Stasik się zgodził na to, żeby nie było to w takim... Myślę, że ten układ wynikał z typowego układu politycznego. Czyli te dwa głosy, tak? Te dwa głosy tam były potrzebne. No ja tak to odczuwam, natomiast to pytanie jest do niego. No tak, jeszcze jedną sprawę. Jak pan widzi współpracę, jeszcze raz powiem, z panem prezydentem Romanem? Jestem bardzo, bardzo otwarty na tą współpracę i mam wielką nadzieję, że dla dobra ludzi, miasta i powiatu, ta współpraca będzie istniała. No tak, ale ja rozumiem, bo to fajnie się tak mówi, nie? Tak. Natomiast jeżeli miałaby tak być pełną współpracą, to byłaby koalicja Platformy, przepraszam, bezpartyjnych i czyli pan chce zapytać, dlaczego nie ma koalicji z bezpartyjnymi samorządowcami. No, z przykrością stwierdzam, że były takie trzy sygnały. Sygnały? Tak, sygnały, jak gdyby ze strony bezpartyjnych samorządowców, że może tej koalicji w ogóle nie być i że powtórzy się to, co zostało zrobione w mieście. No, ja rozmawiałem telefonicznie z panem prezydentem. Czyli co, też pan prezydent chciał jaką koalicję, nie z Prawem i Sprawiedliwością? Jeżeli pan pozwoli, to wyjaśnię. No. Więc rozmawiałem telefonicznie z panem prezydentem tuż po wyborach, gratulując mu bardzo dobrego wyniku i wspomniał o koalicji, powiatowej, bo koalicja taka będzie mniej więcej w sejmiku. Tego się spodziewamy, że ta koalicja będzie w sejmiku. Ja zapytałem, czy nie możemy tej koalicji zbudować też w mieście. I on powiedział, że nas nie potrzebuje.
Poważnie? Ale skoro nas nie potrzebuje, bo ma większość, no to myślałem, że to jest jakaś taka rozmowa wstępna. Ja w mieście rozumie, ale w powiecie? Natomiast chyba po 2 czy 3 dniach państwo widzieliście, że w telewizji lokalnej ukazało się, że koalicja w mieście została zawiązana i nie było tam Prawa i Sprawiedliwości, chociaż mamy 4 radnych. To potwierdziło, jak gdyby, że jest drugi sygnał, że to, co w telefonicznej rozmowie okazało się takim, wydaje się, wstępnym wypowiedzeniem, stało się faktem. Niemniej jednak jeszcze we wtorek 23 próbowałem ustalić rozmowę z panem prezydentem. Odpowiedział grzecznie, że czeka na wyniki sejmiku. No przecież minęły. Ja rozumiem po prostu tak. Natomiast jeszcze nie powiem tylko, jeszcze podam trzeci ten sygnał, o którym tu powiedziałem. Trzeci ten sygnał to był taki, że dowiedzieliśmy się, że mimo układania koalicji w Sejmiku Wojewódzkim w Lubinie została ułożona koalicja i w mieście, i w powiecie, bez partyjnych samorządowców i też bez Prawa i Sprawiedliwości. Co dało taki sygnał, że jest w pełni możliwe, że pan prezydent, mając ze sobą i ziemię bolesławiecką, i współpracę z SLD tutaj... Dobrze, podsumowując to, czy pan się zgodzi z taką tezą? Po prostu nie rozmawiano z panem o koalicji, tak? Miasto nie rozmawiało. Przerwano w ogóle... Bo telefonicznie to, co no właśnie, chciałem to powiedzieć. Przerwano możliwość rozmów, że czekamy, ile możemy czekać, żeby zostać z boku. Dobrze, czyli nie czekaliście państwo, założyliście swoją koalicję, okej. Okay. Proszę pana, nasz wywiad się skończył już. Ma pan teraz okazję, jako przyszły starosta, zwrócić się do mieszkańców powiatu. Nie wiem, z czym, no, trzym palcem. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować wszystkim państwu, którzy zagłosowali na mnie, dając 1535 głosów, jak również na Prawo i Sprawiedliwość. I nie chciałbym tu w jakikolwiek sposób obiecywać, ale będę dążył do tego, by nasze obietnice programowe z Prawa i Sprawiedliwości, które naprawdę nie są w jakiś sposób wygórowane i bezsensowne, zostały zrealizowane. To, co zrobiliśmy, aby wejść w koalicję z Platformą Samorządową, było wynikiem działań takich, a nie innych, i nie chcieliśmy zostać poza burtą i nie mieć żadnego wpływu na to, co się będzie działo w powiecie. Zrobiliśmy to dla dobra mieszkańców powiatu bolesławieckiego i uważam, że trafiliśmy na bardzo podatny grunt, na grunt szczerej, prawdziwej rozmowy, gdzie wszyscy, którzy znajdują się w koalicji, nie widzą swoich ambicji, a jedynie chcą pracować dla całego społeczeństwa. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję panu za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj przyszły starosta bolesławiecki, pan Jan Rus. Dziękuję bardzo.